No hej wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku testowania gier właśnie. I jest to dzisiaj właśnie, jak widzicie, Armored Warfare. Troszkę miałem w ogóle ściągania tej gry, troszkę było 20 giga ponad. Myślałem, że będzie długo się ściągać, ale jednak było ostatnio, jak pisałem na Facebooku, około, kurczę, trudno teraz powiedzieć, wiecie, około tygodnia temu, czy coś takiego, w niedzielę, bo miałem wolny net, co nie, tam film mi się przesyłał właśnie ze Skyforge, około 4 godzin, nawet więcej może, ale dzisiaj, znaczy wczoraj właśnie, powiem, że ta prędkość się trochę zwiększyła i jestem zadowolony bardzo. I co tam jeszcze wam powiem, i Skyforge właśnie pojawił się w poniedziałek właśnie, troszkę było, właśnie już nie pamiętam, chyba taka sama prędkość była przesyłania filmu, tak jest, ale teraz już będzie normalnie, może, mam nadzieję, ale kto wie. Dobra, co my tu mamy, szkolenie, co nie? Aha, jeszcze o tej grze, powiem wam, że jak zobaczyłem tę grę pierwszy raz, powiem wam, że bardzo nawet mi się spodobała. I pomyślałem jednak, bo to jest ta gra po polsku, nawet jest dubbing polski, nawet, nieźle zrobili, powiem wam, jak na taką nową grę. Ale cóż, właśnie postanowiłem tak zrobię. Skyforge właśnie usunąłem. Poczekam może, jak będzie oczywiście spolszczenie do tej gry, wiecie, bo po angielsku, ale nie wiem, czy się w ogóle pojawi, wiecie, jak ja tak mówiłem właśnie na tym odcinku, że nie będę tej gry nagrywał. No wiecie, jak to, tam jeden odcinek pewnie się wam spodobał, pewnie ten ze Skyforge, ale pomyślałem sobie, że nie będę nagrywał tej gry, ponieważ no jest po angielsku właśnie, no lubię też gry po angielsku, ale nie wszystkie, wiecie. Po polsku wolę, bo wiecie, można się czegoś dowiedzieć. O, tu mam jakąś prezentację tego czołgu jakiegoś, nie wiem jak się nazywa. Aha, i będę musiał poogarniać sobie, ścinki są nie czasami, dobra. Ale dobra, na razie sobie odrzucimy, wiecie, szkolenie. Sobie zrobimy, spokojnie. Musimy sobie najpierw popatrzeć po tym. Och, jak ładny, w ogóle ten jest ten czołg fajnie wygląda, powiem wam. Co my tu mamy, statystyki, co nie, tego czołgu. Czekajcie, to jest, aha, PT-76, aha. Okej, co my tu mamy jeszcze? Ja za bardzo czołgów nie lubię, ale pomyślałem, że to grę nagram, wiecie. Też, żeby ją, wiecie, promować też, żeby każdy zagrał w nią. Wiecie, na każdym kanale pojawiają się te gry, ale nie na każdym, wiecie. O, tu mamy, jaki śmieszny, Boże. Ten ma więcej kół, co nie, a ten ma troszkę mniej, tak mi się, no troszkę mniej. Koń jest taki malutki, Jezu, jak to śmiesznie wygląda. O Boże. Nie no, beka po prostu z tych czołgów jest. Jeszcze wrócę do tego Skyforce, nie? I pomyślałem sobie, że tak, że nagram, nie wiem, czy tu wchodzą jakieś update'y, pewnie wchodzą, na pewno będą. Tu mamy ulepszenia, co nie? Tu mamy ulepszenia, fajnie. Aha, jeszcze tak myślę sobie nagrać World of Tanks, wiecie, żeby też, no, tą grę też promować, wiecie, żeby pewnie każdy, oj, dużo w tą grę gra, pewnie ludzi, bardzo. Tu mamy, aha, tu jest mój profil, to, no dobra, okej, fajnie. Właśnie jeszcze tak za bardzo nie grałem w to. Zobaczyłem tylko, jak to się gra w to, wiecie. Łuczusz batalion, ile mamy kasy? 1000, aha, i tu trzeba mieć, o kurka, wonna, 4000 już. Dobra, aha, jeszcze jedno pokażę wam, ustawienia właśnie. Na taki gram na wymaganiach. Zobaczymy, jak to będzie nam szło, bo na razie, jak zauważyłem, były ścinki do 15 fpsów. Mam teraz 30 właśnie. Zobaczymy, jak to będzie podczas gry właśnie.
Ale mam nadzieję, że wszystko w porządku. Ja sobie tu już też troszkę zmniejszyłem sobie ten dźwięk właśnie. Pokazuj napisy, tak jest. Pokazuj. Tu mamy sterowanie, dobra, tu mamy rozgrywkę, interfejs. Minimapa ma być, pewnie, że tak. No, a czego by nie było minimapy? Ludzie. Aha, tu mamy takie coś, dobra. I pomyślę, no jeszcze tak wrócę jeszcze do tego i nagram tą grę właśnie. Będzie, nie wiem, czy kilkanaście odcinków, czy będzie kilkadziesiąt odcinków. Zobaczymy, jak to nam będzie grało się w tą grę przede wszystkim. Da się stąd wyjechać? Nie da się. Czekajcie, chciałem sobie zrobić... Chwila. Jak włączyć teraz... Bitwa? Wow, ale graczy. 96 graczy jest. O kurka, wona. Tyle gra, tyle ludzi. Ja nie mogę. O kurka. Czekajcie, zobaczymy, czy coś nam w ogóle wyszuka. Aha, jeszcze jedno, ponieważ tam dźwięk z gry w Skyforge był trochę głośny niż mój głos. I was za to przepraszam właśnie. Mam nadzieję, że tutaj będzie w porządku. Dobra, nie, na razie wyjdź z kolejki. Nie chcę na razie tego robić. Prywatna bitwa. Kurka wonna, gdzie to jest? Czekajcie chwilę. Ja bym chciał zrobić najpierw ten, jak to się nazywa. Szkolenie. Kurka wodna, gdzie to trzeba znaleźć? Jezu. Surowce. Ej, no garaż chcę. Co jest? Fajnie. Batalion. Nie, to też nie jest to. What the fuck? Lista znajomych to mi niepotrzebne za bardzo. Najnowsze. Aha, powiadomienia, dobra, okej. Właśnie muszę też się z grą zaznajomić. No dobra, czekajcie, tylko chwila, bo ja tu się pogubiłem, wiecie. Tu są ulepszenia, to mi za bardzo niepotrzebne jest. Dileży. Skin? What the fuck? Znaczy nie widz kolejki. Jezu, prywatna bitwa. Niko jakiś. Beka. Nie ma. Nie wiem czy... Czekajcie chwila. Czat. Nie wiem. Nie, na razie... Na razie wyjdę stąd. Czekajcie, wiecie co? Zrestartuję grę i zrobimy sobie jeszcze szkolenie. To za chwilę widzimy się. Dobra, okej. Jesteśmy z powrotem i dobra, szkolenie robimy, co nie? Witam, nazywam się Petr Savry, jestem pracownikiem Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Potrzebne jest nam wsparcie w walce z siłami kartelu. Kartel to był w tym... W GTA 3 właśnie, jak pamiętacie, kartel, coś takiego, to jest był chyba... Kurczę, nie wiem tam już, po samochód to był, tak mi się wydaje. Ale dobra, mieszka z tym, wypożyczę ci teraz rezerwowy czołg DBM, jeśli postąpił zgodnie z moimi instrukcjami, wyeliminujemy problem. No fajnie. Dobra, dołączanie do misji, fajnie. Tylko... Aha. Nie wiem ile to zajmie nam, ale dobra, zaraz zobaczymy jak to będzie. No dołączaj się, jeju. Dobra, okej, fajnie. Dobra, co my tu mamy? Operacja Królestwo, odprawa, pośpiesz na ratunek oddziałom DBM, zamontowany w pułapce zostawiony przez kartel, broń terenu, momentu przybycia posiłków, zwróć także ten czołg posyłowy w całości po zakończeniu misji. Aha, okej, dobra. Aby zadziałał ten bonus. Coś tam. Kurde, nie dokończyłem, ja pierdzielę. Ojej, trzeba czekać jeszcze pół minuty, żeby jeszcze bitwa się zaczęła. Dobra, okej. Ale to dobre może zrobili, wiecie.
Tu mamy odprawę, dobra, okej. Ale powiem wam, że grafika nawet może być. Czasami FPS-y mi spadają, wiecie. Ale też, o kurde. Może to jest w wysokim stopniu. Jaki ping. Ale mamy nóż na gardle. O my god, ponad stówę. Serio? Do bunkra po drugiej stronie rafinerii. Przeprowadzę cię przez rafinerię, aż dojdziesz do bunkra i go zabezpieczysz. Czasami ping mam duży, ale... Nie rozbij mi czołgu. Aha, dobra, okej. Jaki ping, wy to widzicie? Puść wrogowi manto, wysadź cysterny. Dobra, tylko kurde, nie wiem dlaczego. No przeładowanie, jak? Jak przeładowanie, kurde. No przeładuj się. No, pięknie. Ten lekki czołg zmierza w twoim kierunku. Zniszcz go! Dobra, tylko chwila, ja tu najpierw miałem... Przecież... Przecież ja miałem najpierw zniszczyć te chyba te przecież. Cysterny przecież. Trochę dziwnie się pamiętam, kieruję. Wiecie czym? Tym czołgiem. Bardzo dziwnie. Jakoś tak dziwnie, kurde. Ale... Co będę tu marudził, to nie? Bo to nowa gra jest przecież. Och, jak pięknie! No, po prostu... Zajebiście. No ładuj się, przyładuj się. Ej, nie trafiłem. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Kurde. Jest, ale pięknie. To nie była twoja pierwsza walka, co? Nie wiem. Może pierwsza. Kto wie. Ale ładnie zniszczyłem, kurczę. O, no nieźle. Ojojojojojojoj. Nie, proszę, nie zniszcz tego czołgu. No fajnie. Dobra, teraz co będziemy strzelić z ukrycia do lekkiego czołgu. Okej. Okay. Tu fajnie pisze, że też co wiecie co jest? Napisane jest kilometry na godzinę ile jedziemy, widzicie? 20 ileś. Nawet szybko. Jeśli przybliżysz sobie ten czołg, pomoże ci to zmienić. Och, jak pięknie. O, wow! No nieźle, wykryto mnie, ajajaj. Ładuj się. Och, jak pięknie. Zniszcz czołg. Czołgi podstawowe są silnie opancerzone z przodu, co oznacza, że twoje pociski nie przebiją ich pancerza lub odbiją gdzie mam jechać? Tu mam jechać, okej. Dobra. Na lądowisku czeka czołg podstawowy, okej. Zniszcz go. Nie dokończyłem, kurka wonna, serio. No, zniszcz to. Nie ma to jak zniszczyć, kurde, to nie. Czekajcie, żebym... Aj, nie trafiłem chyba. A tu mamy go. Okej. Czekajcie, gdzie to jest? Kurde, ja ślepy jestem? Czekajcie, ja ślepy jestem chyba. O Jezu, co to było? A tu stoi! Dobra, okej. Nie zauważyłem go, Jezusie. Och, jak pięknie, no widzicie, kurczę, jak pięknie nam się udało zniszczyć go, o ty skur. Ty skurczy synie jeden, żeś mi zniszczył czołga, piruny. Och, jak pięknie, trochę mi zniszczył czołga, ale... A co tam, nie będę marudził, co nie, przecież. Dobra, i chyba ostatni, co nie. No dobra, okej, fajnie, tylko tu... Aha. Wróg się zbliża, uważaj na siebie. No wiem, tylko kurde, dlaczego on tak dziwnie jedzie? What the fuck? Ej no, co jest? Ja pierdzielę. A jest, widzę go, widzę dziada. Gdzie on jest? Och, jak pięknie, tylko kurde, żeś mnie... Aj, ty kurde. Och, jak pięknie, no. O, kolejny jedzie, what the fuck? Oh my god. Oh my god. Ej! Lera jasna. Gdzie on jest? What the fuck? Jedzie. Ty skur... Czy byku jeden? Widzę cię, kurde. Wow! Jak mi... O kurde. Och, jak pięknie, ponad połowa, no nieźle. Ajaj.
Ajajaj. Dobra. Dobra, pięknie. Co? Czołg zniszczony. Jeszcze chrypkam, kurde, serio. Dobra, kolejny jest jeszcze jakiś czołg, czy już wszystkie? No szkolenie jest, powiem wam, zajebiście po prostu. Fajnie, fajnie to zrobili w ogóle. Nie wiem, jak jest w wocie, wiecie? Aha, jeszcze jedno, ja myślałem, że czołgi się kupuje, wiecie za co? Za normalną kasę, wiecie, to w realu. A to jednak się kupuje za kasę, wiecie jako? Zarobiono w grze przede wszystkim. I ja tego nie ogarnąłem sobie, wiecie, ale już wiem powoli, wiem już, powoli ogarniam te gry. Dotarłeś do bunkra. No wiem, że dotarłem, no i co teraz mam zrobić? Dobra, tylko tu nie wiem, czy coś tu będzie w ogóle, ha. 38... 45%, pięknie. 50. Dobra, okej. Okay. Tu mamy... No okej, okay, dobra. 75, 78. Wow! What the fuck! No nieźle! Ale przestraszyli mnie, o kurde! A to... Wypierniczaj. Kolejny jedzie? Oh my god! No nie wierzę. Chyba sobie... Czekajcie. Jedzie kolejny czołg. O kurde. O ty skur... Czybyku ty jeden. Ja tu może lepiej odejdę, wiecie? Bo on może mnie zaraz kurde zabić. O ty kurde. Szybko przyładowuj. Szybko, 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 szybko. I bum. Ajajaj. Jeszcze 18%. Znaczy 18 żyć ma. Kurde. To za skurczy byk. Pięknie, dobra, udało się. Widzę, że się sprawdziłeś. Gotów jestem na współpracę z tobą w przyszłości. Jest, zwycięstwo, pięknie. Widzicie? Tryb widza. Czekajcie. No co jest? Co mam cisnąć? Dobra, okej, okay. Samo się włączyło. Znaczy wyłączył się. Wyłączyło się te nie wiem, czy to pierwsze szkolenie jest, czy jakie. Zobaczymy zaraz jeszcze, za chwilę. Mam nadzieję, że już jakieś jest jedno szkolenie, ale kto wie. Dobra, co my tu mamy? Mamy 5000 kasy już. No! A miałem tyle? Czy miałem 1000? A, nie pamiętam, wiecie. Może nie wiem, czy jeszcze coś będzie, jakieś szkolenie. Chyba już nie. Bo tu mamy jakieś misje jeszcze, czy nie? Starty tutorial. Nie, na razie tego może nie. A, to tylko tak jest. A nie wiem, czy to było już to samo. Ha. Właśnie nie wiem, zaraz zobaczymy za chwilę. A nie, czekajcie. Misje, 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 misje. O! Wow, szybko jakoś się teraz włączyło. No nieźle. tu mamy jakieś jeszcze wskazówki. Wskaźnik grubości pancerza zmienia kolor w trakcie przebijania przez opancerzenie wroga. Zielony oznacza, że pocisk napadem... Okej, dobra, okej. Dobra, nie więcej wiem, ale to już było. Serio? Wieź o garażu, to przecież już było. Jeju, po co ja mam drugi raz to zrobić? Robić, znaczy, tę misję. No kurde, trochę to... Głupie jest, dlaczego nie ma innych tych szkoleń? Trochę dziwne jest, bo w innych grach na przykład są szkolenia. A może to taki wyjątek zrobili, że tu nie ma? Podpisz łatwy kontrakt. Zobaczymy to jeszcze. Okej. Tu mamy sprawdzić status dowódcy. Aha, nie mogę. Dobra, okej, mamy. Zobaczymy, co to jest ten kontrakt, ten, czy coś takiego. Tu mam jakieś jeszcze twoje drużyny. Love. Love. Tam dwa lawy są. M13, M13. 113 znaczy, jeju, też przeczytałem, źle przeczytałem. Aha, tu mam jakieś Ozio.pl, Dziemin, Kuba, Vampir. Okej, okay, dobra. A jestem Mati Games, okej. Okay. No załam się tak, wiecie, byl... Szybko, 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 nie miałem tak za bardzo czasu, wiecie.
Dobra. Okej, okay, a gdzie są moje... A, tu są moje. Dlaczego jestem pierwszy? Ej, do jasnej ciasnej. Co jest? Ale oni mają fajne czołgi. Kurka wolna, no nieźle. Mam chyba najwięcej od nich żyć, jak mi się wydaje. No! Haha, beka. Bo mam... Przepraszam. 840. Dotarła do nas informacja. Czekajcie, gdzie mam w ogóle jechać? Jeśli tak jest, nasze odrzutowce mają problem. Mam go zestrzelić? What the fuck? Dziwne. Czekajcie, bo my, gdzie mamy jechać w ogóle tak przede wszystkim? What the fuck? Jak go zniszczył? Czarna kompanio, zmiana planów. Trafiono nasz samolot i potrzebne są nam informacje. Wywiad o lokacji jego twardego dysku. To musi być jeden z punktów. Poszukaj samolotu, zaatakowano nas samolot. I spraw, to jest czy nasi? Porządek. Ta jest. Co nie są w ogóle coś ślepi? Beka. Czekajcie, bo to nie jest to co trzeba. A. I uważaj na siebie. Tu mam. To miasto Lwów Nekuela, więc zachowaj absolutną ostrożność. Okej, okay, dobra. Nie wiadomo czego się można po nich spodziewać. Dobra, tylko chwila, gdzie tu mamy... Chwila, bo oni są... Serio tak daleko są? Jezusie. Dobra, z drugiej strony to dobrze może tak daleko są. Bo tu się zbliżają, czekajcie. Nie. O Jezu, jak oni daleko poszli? What the fuck? Serio? Dobra, tu mamy jakąś walkę. Czy dali się radę, czy nie? Ludzie. Ojeju. No tu zaraz wyglebię się, wiecie, w tym. Czekajcie, tędy. O nie. Ajajaj, serio. Czekajcie, tu. Nie gadajcie, że zniszczyli, kurde, ich już. Serio? A tu mamy jeszcze jednego, dobra, fajnie, pięknie. Ochraniaj samolot! Dobra, wiem. Do ich twardego dysku, ale potrzebujemy czasu do pobrania informacji. Czekajcie, jak się to... Shiftem. Kurde, nie zobaczę, ej. Przepraszam znowu, kurde, chrypkę, ja nie mogę. Tam mamy jakiś jeszcze, co nie? Czy jak to jest? Ojojojojojoj. O nie, spalę się zaraz. Nie no, beka po prostu. Nie wygląda na to, by ktoś przeszedł. Dobra robota. Mam nadzieję, że wyklarowałeś dla nas niebo. Jest tego warta. Dobra, chwila. Uwaga, tu... następuje! Pięknie, zniszczyłem, jest! Pięknie! No, takie coś to mi się podoba, kurde. Pięknie, poszli? Cioty. No nieźle. Nikogo nie ma już. Serio? Czekajcie, bo oni mogą... wiedziesz czy nie wiedziesz? No, pięknie. Brak bonusu, serio. Mhm. Dobra, tylko nie wiem dlaczego oni tam jadą w piruny. What the fuck? Gdzie oni informacja mogą... została ściągnięta. Co jest? Czarna kompania. Nie masz pojęcia, jak dla nas jest ważne powstrzymanie Lwów. No fajnie, zrobiłem. Ha, chyba zrobiłem, bo nie wiem dlaczego to jest zniszczony ten samolot. Jest, pięknie, zwycięstwo, widzicie? Powiem wam, że... World of... Oj, ten, Armored Warfare. Powiem wam, że dobry wybór postanowiłem. Postanowiłem dobrą grę sobie ściągnąć. Bardzo dobra jest gra. Polecam dla każdego, nawet jak ktoś lubi czołgi. Ja tak za bardzo powiem wam na początku, no powiem wam, nie lubiłem, wiecie, ale teraz jakoś tak bardzo polubiłem te czołgi, wiecie. Czasami mogę mieć jakieś problemy właśnie z nimi, ale powiem wam, że na początek gry łatwe jest, ponieważ czasami też może być trudniejsze, wiecie jak to jest. Dobra, tu mamy jakieś kasę, pięknie, fajnie. Kofila, gdzie my mamy... czekajcie chwilę. Drużyny. Ostatni byłem, ta. Dobre i to tam. Powiem wam szczerze. Dobra. Okej, dobra. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.